Przez długi czas kładłem się spać wcześnie. Niekiedy, ledwiem zgasił świecę, oczy zamykały mi się tak prędko, że nie zdążyłem powiedzieć sobie: zasypiam. I w pół godziny potem myśl, że czas byłby zasnąć, budziła mnie. Chciałem odłożyć książkę, którą zdawało mi się, że trzymam jeszcze w ręce, i zgasić światło. Nie przestałem, śpiąc, zastanawiać się nad tym, co przeczytał, ale te refleksje przybierały charakter nieco odrębny. Zdawało mi się, że to ja sam byłem tym, o czym mówiła książka: kościołem, kwartetem, rywalizacją Franciszka z Karolem. Przeświadczenie to trwało jeszcze kilka sekund po przebudzeniu. Nie raziło mego rozumu, ale ciążyło mi jak łuska na oczach i nie pozwalało mi uświadomić sobie, że świeca już się nie pali. Następnie świadomość ta zaczynała mi być niezrozumiała, niby po metapsychozie myśli z poprzedniego istnienia. Treść książki odrywała się ode mnie, mogłem wrócić do niej albo nie. Natychmiast odzyskiwałem wzrok i czułem się bardzo zdziwiony, że widzę dookoła siebie ciemność słodką i kojącą dla oczu, albo bardziej może jeszcze dla ducha, któremu wydawała się rzeczą bez przyczyny, niezrozumiałą, rzecz naprawdę ciemną. Pytałem sam siebie, która może być godzina? Słyszałem gwizd pociągów, który bliższy lub dalszy, jak śpiew ptaka w lesie, uwydatniając odległości, określał mi rozmiar pustkowia, kiedy podróżny spieszy do najbliższej stacji. Ścieżka, którą idzie, wyryje się w jego pamięci dzięki podnieceniu zrodzonemu z nieznanej okolicy, z niezwyczajnych czynności, z niedawnej rozmowy i z pożegnań w kręgu obcej lampy, biegnących za nim w ciszy nocnej, z bliskiej wreszcie słodyczy powrotu.